Dzień dobry. Często oceniając reprezentację Polski, staram się spojrzeć na naszą drużynę troszkę tak, jakby patrzył na nią ktoś zupełnie z zewnątrz. Czyli przykładowo bierzemy jakiegoś kibica, dajmy na to ze Szwajcarii, z Portugalii, on rzuca sobie okiem na reprezentację Polski, na jej wyniki, na jej postęp na styl i może dojść do różnych wniosków. Gdyby taki kibic randomowy, gdzieś z jakiegoś kraju Europy spojrzał na naszą kadrę, mógłby dojść do wniosku, że jest w niej bardzo wielu przeciętnych piłkarzy. Takich piłkarzy, którzy dopiero będą się. Przebijać, ale gdyby ten kibic spojrzał sobie na ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski, na te trzy mecze i miał na tej podstawie ocenić, czy idzie ku dobremu, czy ta reprezentacja się rozwija, to doszedłby do wniosku: wow, Paulo Souza znalazł magiczne rozwiązanie, bo wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Cztery gole strzelone Albanii. Świetny wynik. Albania to jest niedoceniany zespół wielu piłkarzy, którzy mogliby nawet, kto wie, może nawet przy pomyślnych wiatrach myśleć o grze w reprezentacji Polski. Oczywiście przy różnych kontuzjach, mam na myśli głównie obrońców. Oprócz tego 7 goli strzelonych San Marino i na koniec uczta taktyczna, jaką Paulo Solza zaserwował właśnie w spotkaniu z reprezentacją Anglii. O ile w tym pierwszym meczu z Albanią, do którego za chwilkę wrócę można było się przyczepić do sołzy o mnóstwo kwestii o tyle spotkanie z Anglią było rewelacyjne jeśli chodzi o tego trenera, pierwsze było beznadziejne z Albanią jeśli chodzi o to jak przygotował trener zespół na dane spotkanie natomiast to trzecie spotkanie było z kolei już fantastyczne, jeśli chodzi o organizację jeśli chodzi o taką dyscyplinę taktyczną, realizowanie założeń jeśli chodzi o decyzję trenera, a to jest taki trener, który już błyskawicznie to zdiagnozowaliśmy po pierwszych meczach, to jest taki trener, który Chce wprowadzić do drużyny coś niestandardowego, a później móc powiedzieć, a nie mówiłem, a ja tutaj przewidziałem, że Paweł Dawidowicz okaże się takim kozakiem na tle Anglików, albo że Damian Szymański wejdzie z ławki i strzeli gola, o którym będzie mógł opowiadać przez najbliższych kilkadziesiąt lat i, i będzie, powinien już chyba Damian Szymański wiedzieć, że jeśli Polska w najbliższych latach, kiedy w reprezentacji Polski będą, gra, będą grali synowie, na przykład aktualnych reprezentantów, i kiedy ta Polska będzie grała z Anglią, to. Damian lepiej niech telefon wyłącza, bo, bo stał się postacią po prostu nieśmiertelną, troszkę jak, jak Jan Domarski zachowując wszelkie proporcje. Te gole z Anglią mają w sobie coś legendarnego, mają w sobie coś absolutnie mitycznego, i Damian Szymański przekona się o tym w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Natomiast wracając do Paulo Souzy, tutaj naprawdę wszystko wypaliło. Drużyna, która do tej pory miała potężne problemy z grą w defensywie, ale także z organizacją gry, bo to jak często my wpuszczaliśmy chociaż Albanię na własną połowę w tym. Pier Pierwszym meczu podczas ostatniego zgrupowania to wołało o pomstę do nieba. Ja szczerze mówiąc nie mogłem pojąć, co się dzieje, że Albańczycy, czyli zespół kadrowo słabszy od naszego, ale mający, podkreślam, kilku naprawdę interesujących zawodników, może wjeżdżać po prostu aż tak na naszą połowę. A później przychodzi rywalizacja z Anglią. Oczywiście stadion narodowy, czyli zupełnie inny wymiar, bo reprezentacja Polski na stadionie narodowym staje się reprezentacją grającą na poziomie europejskim. Od razu skakuje półeczkę wyżej. Mamy tak dużą dysproporcję pomiędzy jednym meczem, a drugim. Że zastanawiam się, do kogo można mieć tutaj właśnie pretensje. W każdym razie mam wrażenie, że Paulo Souza dostał taki mecz, jakiego oczekiwał, taki mit założycielski, mit, mecz, na którym może budować, mecz, który może przekonać do siebie osobę Cezarego Kuleszy. Gdyby Kulesza, nowy prezes PZPN, chciał zwolnić Paulo Souza po takim zgrupowaniu, to nie zdziwiłbym się, gdyby po prostu lud wyszedł na ulicę. Obronie tego selekcjonera, który cały czas mam takie wrażenie, że cieszy się zdecydowanie większym poparciem wśród kibiców, nie powinno się generalizować, ale takie mam odczucie niż chociażby wśród ekspiłkarzy czy, czy wśród dziennikarzy. Natomiast też nie można po tym zgrupowaniu mieć takie stuprocentowe przekonanie, że Paulo Sousa powinno się beatyfikować, że wszystko było ok, bo nie jest tak. Natomiast podkreślam, przygotowanie reprezentacji na starcie z bardzo wymagającym rywalem Szapoba. po prostu mistrzostwo taktyczne, jakie przygotował na to spotkanie Paulo Souza. I mam takie wrażenie, że to, że to wcale nie był nielogiczny mecz, bo Souza jak dotąd e, w pracy z reprezentacją Polski pokazuje, że jemu odpowiadają właśnie takie mecze. Takie mecze jak pierwszy z Anglią, kiedy brakowało Roberta Lewandowskiego, teraz brakowało Klicha Zielińskiego, jak spotkanie z Hiszpanią. To są takie mecze decydujące, kiedy, kiedy rzeczywiście widać, że ten facet chyba posiedział, przygotował coś wyjątkowego, przygotował świetną taktykę i rzeczywiście to się sprawdza. Natomiast później, oczywiście, pojawia się pytanie, dlaczego tak to nie wygląda, na przykład w meczu z Albanią. Wiem, że jeśli ktoś nie oglądał tego meczu wnikliwie, to powie, o czym ty w ogóle mówisz? Wygraliśmy 4 do 1, na co ty narzekasz? Natomiast myślę, że są powody do narzekania także po tamtym meczu. Paulo Sousa ma to, ma to do siebie, zanim przejdę tutaj do, do kilku różnych podpunktów dotyczących różnych piłkarzy, także samego selekcjonera. Paulo Sousa ma to do siebie, że jest nieprzewidywalny. Jerzy Brzęczek był przewidywalny. Paulo Sousa jest nieprzewidywalny czasami w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Patrzy rywalizacja z Anglią. Czasami w negatywnym, kiedy zdarzają się mecze dziwne. Takie mecze, które tej reprezentacji zupełnie nie przystoją. I to spotkanie z Albanią, jeśli chodzi o sam styl, skuteczność była niesamowita. Cztery celne strzały, cztery gole. Natomiast jeśli chodzi o sam styl, nie wyglądało to tak, jak powinno w tej rywalizacji, właśnie z zespołem Eduardo Rey. Natomiast y, wymowne, myślę, było to, jak zachowywał się Robert Lewandowski po tym meczu z Albanią, bo to jest taki piłkarz, który cały czas. Przekazuje taką informację do świata, że on wierzy w tego Paulo Sousa. Mówi, że nie, 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 to są eliminacje, nie liczy się styl, liczą się wyniki. Troszkę się to kłóci, mam wrażenie, z podejściem Roberta Lewandowskiego do piłki z ostatnich kilku lat, bo zawsze wydawało mi się, że Robert Lewandowski to jest akurat taki gość, który wychodzi z założenia, że styl prowadzi do wyników i że nie powinno się tego odcinać. Jeśli ten Robert Lewandowski staje po stronie selekcjonera, a lewy w trakcie swojej kariery pokazywał już nie tylko przy Jerzym Brzęczku, że jeśli selekcjoner mu nie odpowiada, to. to może pokazać, że mu nie odpowiada w taki sposób, żeby wszyscy zrozumieli. Pamiętam chociażby wywiad na temat Franciszka Smuda, oczywiście już post factum, po euro, natomiast lewy... Potrafi nie gryźć się w język, jeśli jest taka potrzeba, natomiast tutaj jest takie wrażenie, że on cały czas mimo wszystko sądzi, że ta reprezentacja się rozwija, że idzie w odpowiednim kierunku. Gdyby spojrzeć na ostatnie zgrupowanie, to co wydarzyło się w meczu z Albanią i poprzedni mecz reprezentacji Polski, czyli oczywiście Euro, można byłoby dojść do wniosku, że reprezentacja się średnio rozwija, bo ten pierwszy mecz, jeśli chodzi o ocenę trenera, był kiepski. Tam brakowało tej organizacji. Tam niewiele było takich sytuacji, żeby coś wynikało z czegoś. Też z decyzjami personalnymi, Paulo Souza na mecz z Armanią nie trafił. Przychodzi spotkanie z Salmarino, taki powiedzmy, mecz ciekawostka, tak, tak to można ująć, i rywalizacja z Anglią, na bazie której Paulo Souza może przygotowywać sobie pracę, nawet nie tyle w reprezentacji Polski, tylko w kolejnych miejscach na następne lata. Bo jeśli agenci Paulo Souza będą szukali mu pracodawcy po reprezentacji Polski, to mogą przedstawić taki. Pseudo folder, takie streszczenie tej rywalizacji, właśnie z meczu z Anglią. To jak ten facet podszedł do tej rywalizacji, to jak musiał sobie radzić bez ważnych zawodników, patrz, Klich, Zieliński, Piątek, Milik, to na jakichś piłkarzy postawił i może powiedzieć: Słuchajcie, w tej reprezentacji zagrał stoper z Serie B, stoper z Werony. Lewy obrońca, czy lewy wahadłowy, który ma problemy i to potężne w Unionie Berlin do tego stopnia, że, że jeszcze ściągnęli mu Bastiana o czipkę, co, co niedawno wydawało się nie do pomyślenia. Gość, który co prawda jest w Brighton, ale tak balansuje pomiędzy podstawowym składem, a, a, a ławką rezerwowych. Jest napastnik z MLS, są piłkarze grający w Championship. No, taka reprezentacja bardzo średnia jest oczywiście Robert Lewandowski. Wchodzą goście z Ligi Greckiej, nie ma szału, a później... Taka drużyna wychodzi na boisko, no i szał, jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o podejście do taktyki, realizowanie założeń selekcjonera, jest już jak najbardziej. Pewnie pojawi się tutaj takie pytanie, które kilka razy pojawiło się też na Twitterze. A jak się wypowiadał, gdybyśmy to spotkanie z Anglią przegrali? Wypowiadałbym się dokładnie tak samo. To znaczy, uważam, że pierwsze spotkanie z Albanią, jeśli chodzi o styl, było zupełnie nieudane, spotkanie z Anglią było rewelacyjne. Pod tym względem i nie zawsze warto patrzeć wyłącznie na wyniki w kontekście reprezentacji polskiej, zwłaszcza takiego trenera, który mówi, że chce wprowadzać swoją myśl, że chce tę ekipę zrewolucjonizować i wnieść coś zupełnie innego. Trzeba patrzeć na postęp, trzeba patrzeć na styl. Nie można patrzeć wyłącznie na wyniki, które naprawdę w tym momencie są, zaczynają być wyborne, zwłaszcza po tym ostatnim. Z grupowaniu. I o ile byłem bardzo zaniepokojony właśnie po meczu z Albanią, że ta reprezentacja nie rozwinęła się od ostatniego momentu, że Paulo Souza jakby nie do końca wykorzystał te ostatnie tygodnie, żeby dobrze przygotować się do meczu z Albanią. Tak później przyszło spotkanie z Anglią i można było dojść do wniosku, że w sumie on chyba po prostu całą swoją koncentrację poświęcił na rywalizację z Anglikami, no bo tam już to przygotowanie naprawdę było widać rewelacyjnie. Żeby teraz udało się to wszystko po prostu wypośrodkować, żeby dało się znaleźć też taki patent na Troszkę słabszych rywali, na takich rywali, którzy będą decydować o tym, czy my zajmiemy drugie miejsce w grupie, czy zajmiemy trzecie. Właśnie takie ekipy typu Węgry, typu Albania, żebyśmy z takimi zespołami właśnie jak Węgry, którzy strzelali nam gole, potrafili zagrać z taką konsekwencją w defensywie, albo żebyśmy z Albanią potrafili zagrać z taką konsekwencją. Mam na myśli nie tyle gole strzelane przez Albańczyków, ale po prostu to, jak oni dobrze czuli się na naszej połowie. Plus jeszcze jedna kwestia. Gdybyśmy przegrali z Anglią, to nie przegralibyśmy przez błąd systemowy. Przegralibyśmy przez błąd indywidualny. Błąd, który należy rozdzielić na kilku piłkarzy, przede wszystkim na Jakuba Modera, któremu przytrafi, przytrafiła się beznadziejna strata w kontekście modera i w kontekście końcówki występu tego piłkarza w meczu z Anglią. Moder jest kozakiem, bo to jak moder reaguje na swój błąd, gdzie on musiał mieć świadomość, że popełnił błąd, że ta bramka spadnie w jakiś sposób także na jego konto, obciąży. Jego konto i to, jak moder grał później, udział w akcji Bramkowej, to jak on się podniósł po tym momencie, mam wrażenie, mam wrażenie że to są takie chwile, e, po których widać gościa, który za chwilkę może być wielkim piłkarzem. E, że to są takie momenty podczas spotkania, na które patrzą dyrektorzy sportowi, trenerzy i dochodzą do wniosku: No dobra, to teraz cię ocenimy, chłopaku. Jak do tej pory radziłeś sobie, ok? Teraz popełniłeś bardzo poważny błąd i zobaczymy, że będziesz w stanie się z tego podnieść. Moder podniósł się w sposób spektakularny, dlatego naprawdę uważam, że to może być. To może być środkowy pomocnik klasy europejskiej. Natomiast widziałem też taką dyskusję bardzo szeroką na temat Wojciecha Szczęsnego. Wiecie, że ja zawsze byłem team szczęsny. W dyskusji Team Fabian, team szczęsny, byłem w team szczęsny. Natomiast. Już nie jestem, albo inaczej. Jestem, ale w tym team szczęsny poprzednim, ponieważ mam wrażenie, że mamy do czynienia z innym bramkarzem. Nie wiem, czy to wynika z braku formy. Może być coś takiego jak brak formy, który ciągnie się miesiącami. Nie wiem, czy to wynika z braku koncentracji, czy z nieodpowiedniego podejścia. Nie mam pojęcia. Sam Wojtek szczęsny powinien odpowiedzieć. Natomiast, Coś się jest nie tak z tym bramkarzem? Mimo wszystko, oczywiście strzał Harego Keina był wybitny, fenomenalne uderzenie z dystansu. Natomiast patrzyłem na kolejne powtórki, widziałem chyba z kilkadziesiąt powtórek tej bramki i nie mogłem pozbyć się wrażenia, że gdyby tam stał Jan Oblak, Thibaut Courtois, Alison, Manuel Neuer, ktokolwiek, bramkarz na tym poziomie, to po prostu by to obronił. Jeden z kibiców napisał na Twitterze, że gdyby Wojciech Szczęsny obronił ten strzał, to byłaby to kategoria wonder save. Być może tak, ale to wonder save wynikałoby z tego, że Wojtek zrobił najpierw naskok na prawą nogę i później utrudnił sobie zadanie. Ten strzał był z 30 metrów. W kontekście oceny bramkarzy zawsze wolę się wstrzymać i, i często w takich sytuacjach nieoczywistych, bo widać było, że to była taka sytuacja, która podzieliła kibiców, wolę zapytać bramkarza. No i zapytałem m.in. jednego bramkarza klasy europejskiej, tak bym powiedział, jak to ocenia ewidentny błąd bramkarza. Zapytałem trenera bramkarzy, też znajomego, jak on to ocenia. Błąd bramkarza. Okej, okay. ja też uważam, że jest to błąd bramkarza, natomiast to nie jest taka sytuacja, po której trzeba skupić się wyłącznie na szczęsnym, bo Moder i Bednarek na pewno w tej, w tej sytuacji, zwłaszcza Moder, mogli zachować się lepiej. Natomiast jeśli chodzi o szczęsnego, to da się zauważyć takie czekanie na błąd tego gościa. Jakby, jakby wszyscy po tym, jak Łukasz Fabiański, jak wszyscy, przepraszam wiele osób. Po tym, jak Łukasz Fabiański zakończył karierę reprezentacyjną, czekali na taki moment, żeby powiedzieć, a, Fabian by to wybronił, a, widzicie teraz tym szczęsnym. Szczęsny jest w bardzo słabej formie, jak na siebie. W takim momencie, kiedy wydawało się, że kiedy już będzie niepodważalną jedynką w Juventusie, że może stanie się jednym z topowych bramkarzy Europy, on po prostu się Cofnął, dlatego podkreślam i mówię to, co mówiłem po, po ostatnich mistrzostwach. Nie zdziwiłbym się, gdyby dyskusja Team Fabian kontra Team Szczęsny, jeśli w przypadku Szczęsnego dalej będzie taka mimo wszystko równia pochyła, skończyła się po prostu wejściem Bartłomieja Drągowskiego. Natomiast apelowałbym też o, o rozwagę przy ocenie Wojciecha Szczęsnego, bo spotkałem się też z wieloma opiniami, że Szczęsny zagrał słabo w meczu z Albanią, że zawinił przy, przy, straconym, przy straconym golu. Absolutnie nie winiłbym za tego gola akurat Szczęsnego i uważam, że w tamtym meczu Szczęsny pokazał osobowość, pokazał taką pewność i zagrał po prostu bardzo solidnie i patrząc na szczęsnego w meczu z Albanią miałem takie wrażenie, że też ci obrońcy, którzy wychodzą na boisko, czują, że za ich plecami gra kozak, więc myślę, że potrzebna jest mimo wszystko takie potrzebna jest taka rozwaga w ocenie Wojciecha Szczęsnego problem mam z Grzegorzem Krychowiakiem bo Krychowiak w meczu z Albanią wyglądał jak gość, który grał po kontuzji, autentycznie wyglądał troszkę jak taki oldboy, poruszający się tak bardzo ślamazarnie sporo błędów w koncentracji takie niewymuszone błędy, nieprzygotowane zagrania, nie wiem z czego to wynikało że, że Krychowiak wyglądał po prostu tak beznadziejnie i szczerze mówiąc przez ostatnie kilka dni przed meczem z Anglią tak się zastanawiałem co z tym Krychowiakiem zrobić bo ja mam problem z takim zdecydowanym odpaleniem takich gości typu Krychowiak, Glik, bo wiem, że na doświadczeniu można zrobić bardzo dużo. Natomiast Krychowiak prezentujący taki poziom jak w meczu z Albanią, nie ma prawa grać w reprezentacji Polski. Po prostu absolutnie nie ma prawa. Krychowiak musi być w odpowiedniej formie, żeby grać w reprezentacji Polski. Z czego wynika to, że w meczu z Anglią zagrał spektakularnie, że zagrał jeden ze swoich najlepszych meczów ogólnie w drużynie narodowej? Nie mam pojęcia. Natomiast Paradoksalnie przez to, że Krychowiak zagrał genialnie w meczu z Anglikami, jak na siebie, bo ja nie stawiam mu jakichś niewiadomo jakich wymagań, jeśli chodzi o grę, tylko po prostu, żeby wykorzystywał swoje atuty, czyli tę tak zwaną, jak to się mówi w cudzysłowie, fizykę. No, zrobił to w naprawdę sposób spektakularny, ale właśnie przez to, jak zagrał Krychowiak w meczu z Anglią, tym większe mam do niego pretensje o to, jak spisał się w meczu z Albanią, bo naprawdę zbliża się taki moment, kiedy, kiedy tego Krychowiaka trzeba będzie odstawić. Natomiast oczywiście tym meczem z Anglią przedłużył sobie reprezentacyjną karierę i naprawdę. Zajęczył taki występ, że tylko oprawić to w ramkę i, i zawiesić gdzieś w domu, bo, bo to był taki krychowiak, na jakiego czekaliśmy od ładnych, pff, nie wiem, może nawet kilku lat. Aż trudno było w to uwierzyć. Patrząc na mecz z Albanią i występ Krychowiaka tak się zastanawiałem nad przyszłością tego piłkarza, bo często w kontekście takich defensywnych pomocników, którzy zaliczają zjazd, mówi się o tym, że oni mogą zostać przestawieni na środek obrony, ale Krychowiak wyglądał tak ślamazarnie, tak wolno, tak dostojnie poruszał się po boisku, że też trudno było sobie go wyobrazić mimo wszystko jako środkowego obrońcę. Dlatego mam nadzieję, że Krychowiak do tych najbliższych meczów reprezentacji będzie w stanie podejść mimo wszystko z taką koncentracją, z taką determinacją, z takim poziomem heroizmu też, jak właśnie Właśnie w tej rywalizacji z Anglią, żeby on każdy najbliższy mecz w reprezentacji traktował po prostu jakby ten mecz był ostatni. Jakby od tego meczu zależało to, czy Grzesiek dalej będzie występował w reprezentacji Anglii. Bo to, to nie są zwykłe wahania formy. Takie wahania formy rzadko zdarzają się nawet juniorom. A tutaj mieliśmy występ na poziomie tragicznym w meczu, no, może nie tragicznym, ale bardzo, bardzo słabym. Występ absolutnie nie na poziomie międzynarodowym i występ fantastyczny właśnie w rywalizacji z Anglią. Więc fajnie byłoby to mimo wszystko troszkę wypośrodkować. Jeśli chodzi o, o Kamila Glika, to jest też taka postać, która generuje skrajne uczucia. Uważam, że, że on też tę repre, reprezentacyjną przygodę sobie przedłużył. Wiadomo, że Paulo Souza nie był fanem Kamila Glika od początku, ale on chyba też wyszedł z założenia dość szybko, że, no, że bez Kamila. Glika ani różne. Ten Glik może grać w Serię B, może grać w Serię C, ale my nie mamy drugiego tego typu stopera. Mamy stoperów, którzy potrafią zaliczać asysty w rywalizacji z San Marino, jak Helik czy Piątkowski. Mamy stoperów, którzy potrafią grać piłką i w piłkę, jak Piątkowski, podkreślam, mimo katastrofalnego błędu San Marino, jak Jan Bednarek, który też ma zakręt w karierze. Natomiast ktoś taki jak Kamil Glik to jest. To jest taki produkt, to jest tak, nie, żeby to brzydko nie zabrzmiało, to jest gatunek na wyginięciu. To znaczy tacy środkowi obrońcy się już nie rodzą. I to nie tylko w Polsce. Tacy środkowi obrońcy nie rodzą się też w innych krajach, bo dzisiaj system szkolenia wypluwa po prostu inny profil stopera. Jakiś czas temu Jorge Valdano napisał w swoim felietonie, od razu zapadło mi to w pamięć, że jeśli dzisiaj na przykład jakieś dzieci wychodzą na boisko w Argentynie i tam sobie grają w piłkę i środkowy obrońca wyprowadza piłkę, kończy się to stratą yy, i tracisz gola. Na przykład, jak Kamil Piątkowski z San Marino, no to wszyscy od razu zaczynają wyzywać. Pepa. Coś tam, a nie będę cytował dosłownie, ale a to wina Pepa, no bo Pep po prostu zmienił grę środkowych obrońców. Kiedyś miał do niego o to pretensje także Giorgio Chiellini. Na to, i, I z tego wynika to, że dzisiaj mamy coraz więcej stoperów typu Erik Garcia przykładowo, a coraz mniej jak Kamil Glik. Dopóki nie będziemy mieli drugiego środkowego obrońcy grającego właśnie w taki sposób jak Kamil Glik. Kamil Glik w tej reprezentacji jest potrzebny. Po spotkaniu z San Marino znalazłem taką opinię Jana Tomaszewskiego, że, yy, że Kamil Piątkowski tej reprezentacji nie jest potrzebny. Mam takie wrażenie, że można byłoby po każdym zgrupowaniu nagrywać oddzielny odcinek o wypowiedziach Jana Tomaszewskiego. Jak jest niepotrzebny? Gość, który za chwilkę może grać w Salzburgu, gość, który ma świetne przygotowanie fizyczne, który dobrze czuje grę w trójce, bo grał w, Rak w Rakowie, który bardzo dobrze wyprowadza piłkę, pomimo tego błędu San Marino. Od razu będziemy takiego chłopaka skreślać i mówić, że jest niepotrzebny reprezentacji. Patrząc na charakterystykę Kamila Piątkowskiego i wymagania Paulo Sousy w reprezentacji i wymagania każdego kolejnego selekcjonera, Kamil Piątkowski o Ile będzie grał w takim zespole jak Salzburg? Tej reprezentacji jest potrzebny. I o ile też Paulo Souza tak troszkę się wygłupił, mówiąc o tym, że to jest część procesu, tak często wypowiadają się trenerzy, czy to w Hiszpanii, czy w Portugalii, po tym błędzie Piątkowskiego. Ja nie zdecydowałbym się na taką wypowiedź, bo wiadomo, że od razu ona zostanie wyśmiana. Gra San Marino i mówisz o części procesu, o co tu w ogóle chodzi. Natomiast tak na logikę, poziom rywala na bok. Jakieś tam odczucia kibicowskie na bok, to jest część procesu. Jeśli selekcjoner chce zmienić grę reprezentacji Polski, oczekiwać, że środkowi obrońcy będą wyprowadzać piłkę, to rzeczywiście może zdarzyć się, że młody środkowy obrońca popełni błąd przy wyprowadzeniu piłki. Nie powinien oczywiście być on tak karygodny jak w przypadku Piątkowskiego, zwłaszcza w starciu z takim rywalem, ale tak. To jest część procesu. Jak najbardziej, mimo że jest to wypowiedź kuriozalna i wypowiedź, na którą w moim odczuciu selekcjoner po starciu z takim rywalem jak San Marino zdecydować się nie powinien. Plusów jest bardzo wiele po tym zgrupowaniu. Plusem jest Buksa, plusem jest Linetty, plusem jest Krychowiak po tym drugim meczu, plusem jest Dawidowicz. Pokazało się naprawdę Damian Szymański. I to nie tylko dzięki temu, że strzelił Gola z Anglią, ale Damian Szymański też dobrze wyglądał w meczu z San Marino. Ja wiem, że, że trzeba brać pod uwagę klasę rywala, ale z drugiej strony, albo brak tej klasy, ale z drugiej strony, jak wiele osób zachwycało się też wejściem Nikoli Zalewskiego, który wyglądał jak człowiek po prostu z innego świata, człowiek wyszkolony w zupełnie innej bajce. Czasami nawet na tle takiego rywala jak San Marino da się wyciągnąć pewne wnioski. Wielkim plusem jest wejście Karola Świderskiego w meczu z Anglią. Świderskiego, który w pierwszej rywalizacji z Anglikami wyglądał bardzo blado. Jest na czym budować, I, i faktycznie na podstawie tego meczu z Anglią wypada zmienić tę narrację, która którą nawet sam tutaj szykowałem po meczu z Albanią, którym byłem rozczarowany, bo, bo widać rękę trenera, po prostu. Ta reprezentacja absolutnie nie jest gotowa, to jest cały czas plac budowy. Ta budowa trwa dłużej tak naprawdę niż powinna, bo uważam, że z Albanią, podkreślę to po raz setny, powinniśmy zagrać lepiej. Natomiast mam też takie wrażenie, że na podstawie tego, co wydarzyło się w meczu z Anglią, to może być coś takiego jak mecz z Niemcami, chociażby dla Adama Nawałki. Mecz, na którym Paulo Sousa będzie budował swój pomysł, będzie budował swoją pozycję w oczach kibiców czy Cezarego Kuleszy, ale ale też będzie budował pewność siebie zawodników, którzy, jeśli są jacyś piłkarze, którzy wątpili w Paulo Souza, to mogą w niego uwierzyć właśnie na podstawie tego ostatniego meczu. Bo są takie spotkania, po których można przyczepić się do trenera, właśnie, że pomysł nie był realizowany, że drużyna była kompletnie zdezorganizowana. Ale są też takie mecze, kiedy po prostu chwalisz organizację. I jeśli przy tej organizacji takie postaci niestandardowe, nieoczywiste, właśnie jak Świderski, który wszedł na boisko, jak Paweł Dawidowicz. Karolinety dobrze czują się w danym systemie, to znaczy, że trener po prostu bardzo dobrze wykonał swoją pracę. Nie będzie tu wielkiego hura optymizmu, bo to Albania mimo wszystko siedzi mi w głowie i nie uważam, że Paulo Souza już teraz powinien dostać pięcioletni kontrakt w reprezentacji Polski, niech on cały czas się wykazuje. Natomiast powiem wam jeszcze jedno, bo widziałem, że to jest taki temat, który, który też wzbudza mm, skrajne emocje, jeśli chodzi o, o, o Paulo Souza, czyli to, czy Souza jeździ na na Ekstra ekstraklasy. Słuchajcie. Patrząc na decyzję Paulo Souza i patrząc na bardzo wiele decyzji, właśnie nietypowych, powoływanie piłkarzy, na których ktoś inny być może nie zwróciłby uwagi, ja uważam, że Paulo Souza tym bardziej powinien jeździć na mecze ekstraklasy. Bo jeśli chociażby mamy teraz problem ze środkowymi obrońcami, a Mateusz Wieteska jest w formie życia i dobrze sobie radzi na tle przykładowo takiej sławy Praga, czyli zespołu na Ogólnie na papierze, teoretycznie na zdecydowanie wyższym poziomie takiego zespołu, który powinien występować w europejskich pucharach, warto go wziąć pod uwagę. I jeżeli Paulo Souza widzi, że na przykład piłkarze występujący w lidze greckiej, lidze lepszej niż Liga Polska, ale mimo wszystko nie ma tu aż tak gigantycznej różnicy, tym bardziej, że nasze zespoły coraz lepiej radziły sobie teraz w eliminacjach do europejskich pucharów i być może idzie ku dobremu, miejmy nadzieję, to fajnie byłoby, jeśli ten facet, który pokazuje, że widzi dużo, że potrafi odkryć w piłkarzu coś, czego dany piłkarz być może sam sobie nie widzi, żeby on takich piłkarzy faktycznie w tej ekstraklasie poszukał. I to nie są jakieś wymagania z kosmosu na zasadzie takiej, że stawiamy nie wiadomo jakie wymagania, niech on sobie siedzi w Portugalii. Ja uważam, że podkreślę to po raz kolejny, bo mówiłem o tym po ostatnim zgrupowaniu i mam nadzieję, że Cezary Kulesza także zwróci na to uwagę. Jestem przekonany, że nie ogląda tego filmiku, ale jeśli ogląda, to mam nadzieję, że Cezary Kulesza będzie wymagał od Paulo Sousa, żeby ten przyjeżdżał na mecze ekstraklasy, albo żeby żeby przyjeżdżał do Polski, żeby raz na jakiś czas się tutaj pojawił. Dlaczego? Dlatego, że Paulo Souza od samego początku pracy z reprezentacją Polski nie chciał pokazać nam się po prostu jako trener, który przyjeżdża wykonać swoje zadanie, odhaczyć pik 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 pięć meczów i tyle. On przyjechał tutaj jako człowiek, który chce wprowadzać nową ideę, który chce zmieniać polską piłkę, który chce zmieniać mentalność polskiego kibica i polskiego piłkarza. Uważam, że przebywanie wyłącznie Poza Polską i pojawianie się bardzo sporadycznie w Polsce i nieoglądanie meczów ekstraklasy i przede wszystkim brak takiej chęci wpływania na to, jak PZPN funkcjonuje, zwłaszcza, że PZPN teraz się zmienia, zwłaszcza, że są nowe postaci zajmujące się szkoleniem w polskiej piłce. No to fajnie byłoby, gdyby ten Paulo Souza po prostu przyjechał i podzielił się swoim know-how. Ja podkreślam, to nie są wymagania z kosmosu i ja nie jestem team anty absolutnie. Od samego początku jestem raczej po stronie tego trenera, nie jestem... Nie ma we mnie jakiegoś wielkiego hura optymizmu, jeśli chodzi o Paulo Souza, Natomiast nawet po porażkach widziałem, że jest jakiś pozytywny ferment w tej drużynie narodowej. Teraz też widzę zdecydowanie więcej plusów. Natomiast myślę, że, że należy tego po prostu oczekiwać, że jeśli polska piłka, polska reprezentacja, PZPN, szkolenie ma się zmieniać jeśli w polskiej reprezentacji przez te wszystkie braki, przez to, że przez ostatnie lata wypadło nam kilku piłkarzy klasy europejskiej, jak Piszczek, jak wcześniej Błaszczykowski, Kamil Glik nie jest już piłkarzem klasy europejskiej, no bo gra w Serie B, Grzegorz Krychowiak nie jest i przez to, że szczyt tej piramidy troszkę się zmniejszył, a że ta piramida się rozszerzyła i że mamy więcej piłkarzy takiej klasy, na poziomie Tymoteusza Puchacza czy Kamila Juźwiaka, to tak, takich piłkarzy też się po prostu da znaleźć w ekstraklasie, nie tylko w Legii. I myślę, że Paulo Souza, gdyby częściej pojawiał się na stadionach naszej ligi, to z pewnością by to dostrzegł, bo jest trenerem, który, który po prostu dużo widzi, mam wrażenie. I tyle. Fajnie, że poszło do przodu, fajnie, że jest taka teraz pozytywna atmosfera po meczach reprezentacji Polski. Troszkę mi tego brakowało, bo, bo to nie jest tak też, że dziennikarze czekają na, na porażki. Gdybyście zapytali, tak swoją drogą już kończąc ten przydługi wątek, gdybyście zapytali jakiegokolwiek dziennikarza, czy to występującego w telewizji, czy na portalu internetowym, czy w gazecie, czy lepiej sprzedaje się porażka, czy lepiej sprzedaje się sukces, nieporównywalnie lepsze wyniki dają zwycięstwa reprezentacji Polski. Dlatego bardzo dziękuję m.in. temu panu, który właśnie tutaj Otwiera jakiś trunek, żeby poświętować po tej pracy, jaką wykonał podczas ostatniego zgrupowania. Czekam na Wasze spostrzeżenia. Dziękuję i do następnego razu.